Właśnie rozgrywamy turniej finałowy drugiej edycji. No i właśnie co obserwujemy? Grających zawodników o najwyższe miejsca w tej edycji. Mówi się, że teraz pole tenisem stoi. Organizujemy naprawdę wiele turniejów dla zawodników zarówno tutaj miejscowych, jak i również przyjezdnych. Także zdarza się, że w ciągu roku kalendarzowego organizujemy do 15 turniejów, także jest to naprawdę bardzo pokaźna ilość. Nie jest to sport dla wybranych. W zasadzie każdy może w każdym wieku zacząć naukę tenisa. Jeżeli chodzi o właśnie takie też grę turniejową, to tutaj nie ma jakichś takich stałych osób. Przewijają się naprawdę różne osoby. Przykładowo w tej edycji Ligi Tenisa mamy 6 finalistów. W całej edycji zagrały 20 bodaj osoby. Także jest to naprawdę sporo. Rozgrywki polegają na tym, że organizujemy w skali roku na przykład 5 turniejów. Spotykamy się w każdym turnieju, zbieramy punkty, zajmujemy wysokie lokaty. I potem po tych 5 turniejach mamy turniej finałowy, gdzie gra 6 najlepszych zawodników całego cyklu. Ile może trwać mecz? Wszystko zależy od tego, kto się spotyka, właśnie jaki jest system rozgrywek. Może nawet trwać godzinę. Przy turnieju finałowym teraz nagradzamy po prostu trudy całego sezonu, właśnie dlatego, że ci zawodnicy musieli poświęcić cały sezon, 5 turniejów, żeby tutaj się po prostu dostać. Postanowiliśmy, że każdego z nich nagrodzimy właśnie pucharem oraz tutaj nagrodami rzeczowymi, koszulki, jakieś naciągi, książki, także no wszystko zasługą jest oczywiście tutaj Urzędu Miasta, Miasta Terespol, także dziękujemy serdecznie z całego serca. Powiem szczerze, no głównie oczywiście jest to Terespol, głównie skierowany jest tutaj do lokalnych zawodników, natomiast mamy również zawodników przyjezdnych z takiej miejscowości jak Biała Podlaska, Siedlce, zdarzały się również takie osoby, które mieszkają na przykład na Podkarpaciu, mieliśmy taką osobę, także no naprawdę mamy tutaj pokaźne grono z osób z różnych stron Polski tak naprawdę. I warto to robić, warto grać w tenisa, warto uprawiać tą szlachetną dyscyplinę, także każdemu polecam. Powiem szczerze, że wszystko zależy od preferencji, od stylu gry. Tak naprawdę mając taki wybór nawierzchni jak trawa, mączka, korty twarde, no każdy znajdzie to do siebie tak naprawdę. Nie ma jakiejś określonej nawierzchni, która jest uniwersalna, najlepsza dla wszystkich zawodników. Organizowaliśmy kilka turniejów, także wszystko zmierza we właściwym kierunku. Czekamy na otwarcie nowego sezonu, pewnie kwiecień, być może maj, zależy wszystko od pogody. No i ruszamy z kolejnym sezonem, także zapraszamy już teraz na następne turnieje, no i do wzięcia udziału w tej zabawie, jaką jest tenis. Każdy może wziąć udział, tak więc właśnie tutaj kieruję to do właściwie wszystkich. No, można po prostu przyjść, zapisać się, fajnie spędzić czas, poznać nowych ludzi, bo po to jest między innymi sport. Sprzęt tutaj niestety trzeba przyjść z własnym, prawda? Kwestia właśnie tego, że jednak każdy, prawda, ma inne preferencje, jeżeli chodzi o sprzęt właśnie. Każda rakieta ma inną wagę, balans, rozmiar główki, to wszystko jest bardzo istotne w kwestii właśnie tego, jak lubimy grać. Także, no tak to pokrótce wygląda.